Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Ten film to będzie takie top 10 rzeczy, bez których nie wyobrażam sobie przetrwać tego sezonu jesienno-zimowego. I będę mówiła tutaj zarówno o butach, akcesoriach, okryciach wierzchnich, ale też o różnych ubraniach. No i jak zawsze na początku filmu moja prośba, jeśli Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. No i jeżeli nie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji kanału. Taki film robiłam już 2 lata temu, no i powiem Wam, że w sumie jak się zaczęłam zastanawiać właśnie nad swoją szafą na jesień i zimę, to doszłam do wniosku, że całkiem sporo się pozmieniało, więc postanowiłam nagrać zaktualizowaną wersję. Bo o ile część rzeczy pokrywa się z tym, co mówiłam tam, to naprawdę sporo się pozmieniało i wiecie, ja jestem taką osobą, która ma bardzo określony styl, która sięga po różne rzeczy przez wiele, wiele lat. Zresztą te rzeczy, o których będę mówić, często mają po kilka lat. Natomiast w ciągu ostatniego, powiedzmy, roku zaczęło mi się troszeczkę zmieniać, jeżeli chodzi o różne rzeczy, po które sięgam. I o tym właśnie zaraz Wam powiem. I podobnie jak w tamtym filmie, zacznę od jakby tych warstw zewnętrznych. Zacznę od okryć wierzchni. W tamtym filmie mówiłam o tym, że tylko płaszcze, że sięgam tylko po płaszcze, że może czasem kurtki, ale głównie płaszcze. No i tak jest dalej, natomiast zasadniczo bardziej jesienią niż zimą. Płaszcze to jest coś, co ja naprawdę lubię. Natomiast niestety ze względu na warunki pogodowe zimą tutaj, gdzie mieszkam obecnie, płaszcze, które kiedyś nosiłam zimą w Berlinie, czy jak gdzieś tam przyjeżdżam do Wrocławia, tutaj nadają się na jesień, natomiast nie nadają się na takie większe mrozy, więc teraz sięgam dużo, dużo więcej po kurtki. No i moim wyborem są ogólnie kurtki puchowe ze względu na to, jak są ciepłe. Natomiast, żeby właśnie wrócić troszeczkę do początku, to jeżeli chodzi o jesień, to ja noszę płaszcze w bardzo specyficzny sposób, to znaczy ja nie lubię ich zapinać. W związku z tym noszę płaszcze do momentu, kiedy mogę jakby swobodnie nosić je niezapięte i gdzieś tam na przykład dodać sobie tutaj szalik czy coś w tym stylu, oczywiście czapkę i tak dalej. Natomiast ja płaszczy nie lubię zapinać. Nie wiem, czy to wynika z tego, że te płaszcze, które mam, są takie dość obcisłe i kiedyś takie płaszcze lubiłam, teraz wolę coś właśnie takiego bardziej obszernego. Nie wiem, czy też dlatego, że to, co noszę pod spodem, się zmieniło. Natomiast sięgam też po kurtki jesienią. Bardzo często sięgam, mam taką kurtkę baseballową, którą też już mam kilka lat dobrych, bo też ją kupowałam jeszcze w Berlinie. Te kurtki trochę tak wróciły do łask, jeżeli chodzi o trendy ostatnio. Natomiast ja tą kurtkę niezmiennie noszę, od kiedy ją mam i jest to taka fajna dla mnie kurtka przejściowa. Nową rzeczą, którą mam, jeżeli chodzi o jesień, to jest kurtka taka dość elegancka, to nie jest właśnie płaszcz, natomiast nie jest to też taka zwykła kurtka. Jak się zastanowić, to w sumie bardziej to jest taki krótki płaszcz, taki picot tak zwany. I ja tą Ten płaszcz znalazłam w zeszłym roku w second handzie. On jest o tyle super, że jest w 90% zrobiony z kaszmiru i w 10% z wełny. To jest taka jedna z moich perełek z second handu, bo jest to rzecz od projektanta, jest to płaszcz marki Etro. No i wracając już do zimy, to zdecydowanie sięgam obecnie chętniej po kurtki, jeżeli nie mogę właśnie już założyć płaszcza tak, żeby był otwarty. Mam dwie. Jedna jest taka bardziej, póki nie ma super, super wielkich mrozów i nie ma śnieżycy jakiejś wielkiej. I jest to kurtka puchowa z Uniqlo. Ta kurtka jest z limitowanej kolekcji z Marimekko. Natomiast Uniqlo te kurtki wypuszcza każdego sezonu. Mówiłam o tym ostatnim filmie właśnie o tym, co warto z Uniqlo kupić. Kurtki puchowe zdecydowanie. Natomiast ta kurtka nie jest dla mnie wystarczająca na takie super mrozy. W związku z tym kupiłam sobie w zeszłym roku kurtkę z Benettona. I to jest kurtka, która jest długa, która jest dość taka obszerna, dość oversize'owa. W związku z tym mieszczą mi się pod nią naprawdę grube swetry. I jest to kurtka, w której przetrwałam właśnie nowojorską zimę po raz pierwszy naprawdę komfortowo w zeszłym roku. Zobaczymy, jak się sprawdzi w tym roku. Przechodzimy do butów i pamiętam, że właśnie 2 lata temu mówiłam o tym, że tylko i wyłącznie noszę botki. No i tutaj też troszeczkę się pozmieniało. To znaczy botki to jest coś, po co lubię sięgać właśnie jesienią i zimą, bardziej niż kiedykolwiek jakby w innym czasie w roku. Natomiast sięgam
coraz więcej, bo buty takie bardziej sportowe, jeżeli wiecie, nie pada deszcz czy coś w tym stylu, to sięgam bardzo często właśnie tej jesieni po Converse'y. Bardzo często sięgam po prostu buty sportowe, w sensie moje Wearze najczęściej. No i sięgam też bardzo często po moje te takie buty typu loafers. To są buty, które kupiłam kiedyś na Zalando. To była współpraca doktora Martensa i Marni. I te buty też mają ileś lat. Zawsze lubię po nie sięgać jesienią, bo one są takie, wiecie, na grubej podeszwie i są takie, że faktycznie je widać i są po prostu, no tak dość oryginalne, bym powiedziała, no i teraz obecnie są bardzo, bardzo w trendach, co jest trochę śmieszne, bo tak jak mówię, kupiłam je chyba z 5 albo 6 lat temu. Natomiast jeżeli chodzi o buty takie typowo zimowe, kiedyś sięgałam zasadniczo tylko i wyłącznie po kozaki i dalej mam moje dwie pary kozaków, które mam od naprawdę wielu lat. Jedne myślę, że już niedługo się zbliżą do 10 lat, aczkolwiek noszę je rzadko. To są takie kozaki brązowe, one są na obcasie, natomiast ten obcas jest tak wygodny, że ja mogę je nosić cały dzień. Oprócz tego mam takie zwykłe, czarne, klasyczne kozaki, które lubię nosić do spódnic zimą. Natomiast tak zasadniczo od zeszłego roku, chociaż kupiłam te buty 2 lata temu, ale to było już na jakby w końcówce zimy i nie miałam okazji ich nosić, sięgam po takie buty a la buty górskie. Mam taką jedną parę marki Jeffrey Campbell i te buty właśnie kupiłam specjalnie na nowojorskie zimy, kiedy spadnie śnieg. One nie są zbyt praktyczne, bo są zamszowe, natomiast one są zaimpregnowane, w związku z tym na razie się sprawdziły. No i są takie właśnie fajne pod tym względem, że jest to trochę co innego. No i to jest taki mój but, którego powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy zacznę nosić, jak przyjdzie faktycznie już taka super zimowa pogoda. Trzecia rzecz to będą czapki. O czapkach wspominałam właśnie już w tamtym filmie. Tutaj niewiele się zmieniło. Czapki to jest po prostu coś, czego mam zdecydowanie dużo w szafie i mam je w różnych kolorach. Mam czapki i mam czapkę, która jest czarna, mam czapkę, która jest w takim kolorze kawy z mlekiem, mam czapkę żółtą, którą bardzo lubię nosić właśnie do granatowego płaszcza. No i też kupiłam chyba w zeszłym roku czapkę w takim naprawdę neonowo-pomarańczowym kolorze. I myślę, że może w tym roku kupię sobie jakąś kolejną, bo czapki to są takie rzeczy, które, wiecie, zakładacie ten sam płaszcz, tą samą kurtkę, no bo tych okryć wierzchnich nie mamy zbyt wiele, wiadomo. Przynajmniej ja nie mam, bo mam ograniczoną ilość miejsca w szafie. Natomiast czapki w dużych ilościach spokojnie się mieszczą, więc to jest coś, gdzie lubię się wyżywać, że tak powiem, jeżeli chodzi o kolory. Ja, wiecie, że lubię kolory i nie lubię takich ciemnych rzeczy, natomiast jeżeli kupuję sobie czapki czy kurtki, to raczej staram się, żeby to było w jakimś jednolitym kolorze i raczej jest to ciemniejszy kolor, no bo no, jakby nie było, to się bardziej sprawdza na zimę. Mam oczywiście mój żółty płaszcz, mam oczywiście mój czerwony płaszcz i do nich noszę raczej właśnie czarną czapkę. Przydałaby mi się czapka, myślę, właśnie jakaś szara albo granatowa, więc może za taką się rozejrzę. Czwarta rzecz jest też taką dość oczywistą rzeczą na zimę i są to rękawiczki, natomiast ja tutaj mam bardzo konkretną preferencję. Ja zasadniczo tylko noszę rękawiczki skórzane na zimę, nie lubię rękawiczek takich, wiecie, materiałowych, dzierganych czy coś w tym stylu, dlatego że one nie są moim zdaniem wystarczająco ciepłe. Poza tym szybko się niszczą. Rękawiczki skórzane to jest z jednej strony inwestycja, ale taka inwestycja, która gdzieś tam posłuży Wam przez kilka sezonów, jeżeli dobrze się z tymi rękawiczkami obchodzicie. No i jedna rzecz, którą kupiłam w zeszłym roku i z której jestem super zadowolona, to są rękawiczki Napo Gloves i kupiłam je ze względu na to, że one mają opcję, że są to rękawiczki skórzane, ale dalej można używać ich z telefonem. W sensie, wiecie, są teraz te rękawiczki, które mają takie specjalne tutaj gdzieś tam naszywki takie, które pozwalają Wam używać smartfona, jak macie rękawiczki. Natomiast najczęściej to są rękawiczki właśnie materiałowe. A ja chciałam znaleźć sobie rękawiczki, które będą skórzane i które właśnie, w których można było używać telefonu. Wiem, że to jest może dziwne, ale czasem po prostu, wiecie, nie wiem, stoję i czekam na metro i jest bardzo, bardzo zimno i
muszę użyć telefonu, albo chcę użyć telefonu i po prostu jak zdejmę rękawiczki, to będzie mi strasznie zimno. No i właśnie znalazłam w zeszłym roku te rękawiczki na Poglows, to znaczy znalazłam. Z tego co kojarzę, to chyba widziałam je u Racki, która zawsze zachwalała te rękawiczki i wydaje mi się, że w zeszłym roku, jak był Black Friday, to kupiłam sobie dwie pary na próbę. Jedne takie cienkie, nieocieplane i drugie ocieplane i powiem Wam, że naprawdę są super. Powiem, że one faktycznie działają z telefonem, to nie jest, wiecie, nie działają idealnie, ale jak musicie, nie wiem, zadzwonić albo musicie coś napisać komuś i jest bardzo, bardzo zimno, to działają. I przechodzimy do ubrań. I pierwsza rzecz, która zdecydowanie zmieniła się w mojej szafie i to zmieniła się w ciągu ostatnich chyba roku, dwóch lat. I mówię tutaj o swetrach. Kiedyś sięgałam po, wiecie, takie dopasowane, cieniutkie swetry, najchętniej z wełny merynosów. Uwielbiałam swetry z Uniqlo, bo one były właśnie takie cienkie, najczęściej w serek, ewentualnie kupowałam takie z okrągłym kołnierzykiem i bardzo, bardzo lubiłam takie swetry. Natomiast tutaj mi się kompletnie zmieniło, jeżeli chodzi o właśnie swetry, których obecnie szukam. To znaczy, jeżeli noszę takie cienkie, dopasowane swetry, to będą to swetry takie z golfem i mam ich w sumie w szafie kilka, w tym właśnie niektóre z Uniqlo. Natomiast ogólnie mam teraz preferencję taką, że wolę swetry, które są takie z grubszego splotu, które są oversize'owe, które są duże, które są wygodne, które są, wiecie, takie naprawdę, że to jest kawał swetra. I tutaj to jest ogromna zmiana. Jedyny problem, jaki mam, słuchajcie, to teraz, żeby te swetry powiesić w szafie, znaczy pomieścić w szafie, nie powiesić właśnie, bo ja swetrów takich grubych nie wieszam, żeby one się nie deformowały. Natomiast właśnie przez to, że mam kilka tak wielkich swetrów, to mam problem z tym, żeby one się mieściły w moich szufladach. No ale jakoś tam póki co sobie poradziłam i wiecie, no trochę zmienia mi się szafa, więc też jakby to, że przybyło mi trochę nowych rzeczy, pozwoliło mi się rozstać z rzeczami, których już był czas, żeby się ich pozbyć z szafy. Rzecz numer 6 będzie taka dość randomowa, natomiast coś, co zaczęłam nosić zasadniczo w zeszłym roku, po latach sięgania tylko po tą rzecz w kolorze czarnym i mówię tutaj o skarpetkach. Zaczęłam nosić kolorowe skarpetki, ale nie noszę ich tak na co dzień, w takim sensie, że zazwyczaj sięgam i tak po czarne skarpetki, to jest taka pierwsza rzecz, po którą zawsze sięgnę, natomiast noszę zimą, lubię na przykład kuloty nosić, tudzież spodnie, które są gdzieś tam takie, że kończą się powiedzmy, że powyżej kostki. No i o ile te rzeczy noszę na przykład latem po prostu na gołe nogi, to zimą trzeba coś jednak do pod te spodnie, czy pod te kuloty założyć. No i odkryłam, że w sumie kolorowe skarpetki albo skarpetki, które mają jakąś tam właśnie taką metaliczną nitkę, albo mam takie skarpetki, które są w czarno-białe paski, że to naprawdę fajnie wygląda i że to może gdzieś tam podkręcić stylizację i zrobić jakąś taką z takiej zwykłej prostej stylizacji coś ciekawego. Następna rzecz to jest coś, co raczej się nie zmieniło, coś, co zawsze lubię i coś, po co sięgam bardzo właśnie chętnie, zwłaszcza jesienią i zimą. Natomiast to są rzeczy, których mam bardzo dużo w szafie, w różnych krojach, w różnych rodzajach i nigdy mi się nie nudzą. Mówię tutaj o koszulach, tudzież bluzkach koszulowych tak naprawdę. Mam tych koszul mnóstwo w różnych właśnie wzorach, w różnych kolorach, większe, mniejsze, bardziej oversize'owe, dłuższe, krótsze i tak dalej. I koszule to jest coś, co ja bardzo chętnie zawsze kupuję, bo to jest taka prosta rzecz, a można ją założyć do jeansów, można ją założyć pod sweter, można ją założyć pod kardigan i za każdym razem będzie inaczej wyglądać. Przejdźmy do sukienek. Sukienki zimą to jest coś, po co chętnie sięgam, natomiast mam wrażenie, że kiedyś nosiłam ich więcej niż noszę ich teraz i że na tą chwilę potrzebuję nowych sukienek zimowych, dlatego że większość sukienek, które mam, ma już po kilka lat i właśnie nawet w tym tygodniu postanowiłam się dwóch sukienek pozbyć z szafy, które miałam ileś lat, które stwierdziłam, że już po prostu to nie jest krój, po który chcę sięgać, w związku z tym
Wiem, że jeżeli mam czegoś szukać do mojej szafy jesienno-zimowej na tą chwilę, to będą to sukienki, natomiast sukienki lubię i długie sukienki na zimę są super. Mam zasadniczo dwie tak naprawdę, więc może jakąś jedną dłuższą bym sobie kupiła jeszcze. No i większość tak naprawdę mam krótkich sukienek, lubię je nosić właśnie ze względu na to, że wystarczy założyć sukienkę, na to jakiś kardigan, jeżeli trzeba, bo jest zimno. No i generalnie właśnie sukienki to jest coś, co lubię, aczkolwiek wiem, że tutaj mam w tej jesienno-zimowej szafie braki, więc to jest coś, za czym na pewno będę się w tym sezonie rozglądać. No i jeżeli nie sukienki, to co? Noszę teraz głównie spodnie i to jest zasadniczo przez cały rok. Nie wiem w sumie, czemu mi się tak zmieniło, bo kiedyś sukienki i spódnice to było coś, po co głównie sięgałam, zwłaszcza zimą sięgałam po dużo spódnic. Mam dużo spódnic w szafie, aczkolwiek słuchajcie, w tym sezonie założyłam spódnicę może... Nie wiem, może na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć razy, kiedy miałam na sobie spódnicę w tym sezonie. W każdym razie spodnie też mam konkretną preferencję. Lubię te spodnie, żeby były takie trochę ala męskie, ala garniturowe, dość luźne. Mam dwie takie pary, które mam już 3 lata, które są bardzo uniwersalne. Jedne są takie szare w kratkę, a drugie są, to jest dokładnie ten sam krój, natomiast są granatowe w taki prążek. Dodatkiem, który w zeszłym roku sobie kupiłam do tej sekcji są moje spodnie z Zary, takie właśnie ala garniturowe w kolorze pomarańczowym. Świetnie mi się sprawdzają te spodnie, uwielbiam je. Do wielu, wielu swetrów wyglądają po prostu rewelacyjnie, do koszul i tak dalej. Bardzo są uniwersalne, na tyle, że rozglądam się, słuchajcie, za drugą parą kolorowych właśnie takich garniturowych spodni. Myślę o różowych. Ostatnio nawet mierzyłam takie różowe w And Other Stories. Nie zdecydowałam się, bo nie do końca uważam, że idealnie na mnie leżały. Natomiast jeżeli znajdę jakieś spodnie albo może jakieś takie bardziej w fiolecie, różowe, zielone, może ewentualnie takie, wiecie, w kolorze zielonego jabłuszka. W każdym razie spodnie to jest po prostu coś, co stało się ogólnie podstawą mojej garderoby, co jest... Nie sądziłam, że kiedykolwiek to, słuchajcie, powiem. I ostatnia rzecz, o której wspomnę już przy okazji swetrów, troszeczkę o tym wspomniałam, to są golfy. Golfy stanowią też dość dużą taką podstawę mojej szafy na jesień i zimę. I mówię tutaj o zarówno takich właśnie cienkich swetrach z wełny merynosów, bo jeżeli kupuję takie cienkie swetry, to zazwyczaj to kupuję je z wełny. Jeżeli jest z wełny merynosów, a zazwyczaj właśnie taka cienka wełna, to jest wełna merynosów, to jest moja preferencja i nie kupuję tego typu golfów, które są sztuczne. No i zazwyczaj wtedy te golfy są dopasowane oczywiście. No i drugi rodzaj golfu to są takie bluzki, powiedzmy takie bardziej t-shirty w formie golfu. I tutaj mam zarówno golfy takie z linii Hitex Uniqlo, które są golfami termalnymi, i mam takie golfy, które bardziej są, jeden jest wiskozy, drugi jest bawełniany. W każdym razie golfy to jest coś, co ja bardzo też lubię, bo można nosić te golfy, nawet te bawełniane, jak jest cieplej. Czasem z, wiecie, taką kamizelką termalną pod spodem. Noszę je same, noszę je do kardiganów, noszę je pod swetry, bo fajnie czasem jest, jak macie, wiecie, taki bardziej stonowany sweter i kolorowy golf, jak gdzieś tam coś wystaje. To jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię właśnie nosić zimą bardziej niż takie zwykłe t-shirty z długim rękawem. To wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Napiszcie mi pod spodem, jakie są Wasze takie niezbędniki na jesień i zimę, czy macie jakieś takie rzeczy, bez których sobie nie wyobrażacie tego sezonu. No i jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze oczywiście zachęcam też do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!